Cześć! Nazywam się Małgorzata Kowalewicz, ale bardziej lubię Gocha. Razem z moim mężem Kamilem prowadzimy bloga, robimy podróże oraz jesteśmy autorami tego podcastu. Będziemy Wam opowiadać o miejscach, które odwiedziliśmy podczas naszych podróży, naszych podróżniczych przygodach, wpadkach, wypadkach, a także o tym, co naszym zdaniem warto zobaczyć, a co lepiej sobie darować. Z racji na to, że Kamil porusza się na wózku, to nie ominiemy także tematu dostępności. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas. Zapraszam na nasz Robimy Podróżowy podcast. Robimy Podróże. Podcast o podróżach. Włoska Majówka. Część pierwsza. Smutne delfiny w Rimini. Włoska majówka w Rimini wyszła tak jakoś spontanicznie. Po doklejeniu kilku dni urlopu można było osiągnąć aż 9 dni wolnego. Szkoda zmarnować takiej okazji, szczególnie że w Polsce jeszcze wciąż pogoda w kratkę, a w Rimini słońce było gwarantowane. Postanowiliśmy zatem wybrać się pierwszy raz w życiu do Włoch. Wyjazd od początku miał mieć charakter pełen relaks, a zwiedzanie miało być bardzo przy okazji. Z przebojami przez Bawarię i Austrię. Z domu wystartowaliśmy w nocy, aby przelecieć przez Polskę bez tłoku. Na rano byliśmy na polsko-niemieckiej granicy. Ze względu na to, że po 12-14 godzinach w samochodzie Kamilowi ciężko z niego wysiąść, postanowiliśmy zrobić drogę do Rimini na dwa razy. Pierwszy nocleg zarezerwowaliśmy w niemieckim Bischofsgrün. Wczesnym popołudniem dotarliśmy na miejsce i postanowiliśmy sprawdzić, co też nam miejscowość o tej trudnej nazwie zaoferuje. Bischofsgrün to typowa niemiecka miejscowość. Kościół, rynek, sklep, trakt główny, kilka pubów. No i tutaj akurat stok narciarski. My nocowaliśmy w bardzo ładnym, miłym, rodzinnym hoteliku, z którego roztaczał się piękny widok na wspomniany stok. Łamaną niemiecko-angielszczyzną zameldowaliśmy się w hotelu i od razu wybraliśmy się na spacer i piwko. Piękne niebieskie niebo z rozpalającym się nad nim słońcem, urocze uliczki małej górskiej miejscowości i czystość zabudowań, tak klasyczna dla bawarskiego klimatu, sprawiały, że spacer po podróży był czystą przyjemnością. W końcu dotarliśmy na wyczekiwane zimne piwko i wymarzonego przez Kamila Wursta. Jakież było jego zaskoczenie, gdy okazało się, że Wurst w pawie. To nie jest jakaś wyrafinowana kiełbasa, a zwykła, średnio smaczna mortadela z jajkiem i pomidorem. Czy warte to wydawania w ten sposób kilkudziesięciu euro? Po powrocie do hotelu okazało się, że aby udać się na śniadanie następnego dnia, należy pokonać parę schodów do jadalni. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Z racji na to, że Kamil porusza się na wózku, następnego ranka obsługa przyniosła do naszego pokoju ogromną tacę wypełnioną świeżym pieczywem, miodami, dżemami, warzywami, owocami, jajecznicą, kiełbaskami, zdecydowanie lepszą wędliną niż wórst z dnia poprzedniego i kawką w towarzystwie domowego ciasta. Cóż za piękny początek dnia. Po śniadaniu wyruszyliśmy w dalszą drogę nad upragniony Adriatyk. Droga prosta, piękna, niemiecka autostrada, trzy pasy, nic dodać, nic ująć, śmigamy z głęboko wciśniętym pedałem gazu. Byłam w siódmym niebie, niestety, sielanka nie trwała zbyt długo. Dobry kawałek przed Monachium, nasza fura powiedziała dość, i z głośnym świstem zaczęła zwalniać. Nagle ze stu kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i skrajnego lewego pasa znaleźliśmy się na awaryjnym, pędząc całe trzydzieści kilometrów na godzinę. Wydawało się, że można otworzyć drzwi i bez bezproblemowo wysiąść z samochodu. Przed koniecznością zatrzymania się na pasie awaryjnym, uratowała nas oddalona o dwa kilometry stacja benzynowa. Wręcz doczołgaliśmy się na parking i działanie dalej było proste. Telefon do asystans, adak, naprawa. Niestety była to sobota po 14, więc teoretycznie mechanicy już do poniedziałku nic nie naprawiają. Ale używając sobie tylko znanych, tajemnych kobiecych mocy, przekonałam mechanika do naprawy i po chwili nasz samochód mruczał już swoim głosem. Okazało się, że szara taśma potrafi czynić cuda. Udało się i po małych perypetiach pojechaliśmy dalej. Minęliśmy wiecznie zakrokowane Monachium i wjechaliśmy do kolejnego kraju, do Austrii. Nie spodziewaliśmy się, że przejeżdżając przez Austrię napotkamy tyle niesamowitych widoków. Błądząca przez górzyste tereny droga co chwilę odsłaniała spektakularne krajobrazy. Przykryte soczyście zielonymi trawnikami pagórki, z których wyrastały skaliste szczyty. Wiecznie ośnieżone góry czy niewielkie wsie, kościółki i warownie przycupnięte pośród otoczenia gór. Taki krajobraz towarzyszył nam w okolicach stolicy Alp, w okolicach Innsbrucku. Wieczorem dotarliśmy do Rimini i tym samym rozpoczęliśmy naszą włoską majówkę. Mnie osobiście za każdym razem zachwycają palmy zamiast naszych topoli, więc już byłam zachwycona. Znaleźliśmy nasz hotel, zaparkowaliśmy, zameldowaliśmy się, weszliśmy do pokoju i tu niespodzianka. Mimo, że hotel w opisie miał notację, że posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych i rzeczywiście taki miał, to chyba przesadzili z tym dostosowaniem. Do łazienki był podjazd trudniejszy do pokonania niż austriackie góry, a na balkon próg trudniejszy do pokonania niż łazienkowy podjazd. Eh, Tak to czasami jest ze zrozumieniem dostępności. Z racji zmęczenia i pozytywnego nastawienia na ciepłe majowe dni nie chciało nam się interweniować w Bookingu i pogodziliśmy się z niedogodnościami. W końcu Kamil nie był tam sam, mógł liczyć na mnie. Majówka w Rimini. Zasnęliśmy w locie do poduszki, jednak te kilkaset kilometrów trochę dało nam w kość. O poranku pierwszy włoski akcent, który nas spotkał, to wino do śniadania. Moja reakcja była natychmiastowa i już wiem, dlaczego mają wyższą normę alkoholu u kierowcy niż u nas. Kamil natomiast miał uśmiech od ucha do ucha. Tak rano to jeszcze nie piłem, powiedział. Okazało się jednak, że to bardzo lekkie wino i ma tylko dodać dodatkowego smaku śniadaniowym potrawu. Rimini to typowa turystyczna miejscowość, pełna hoteli i restauracji. Taka nasza krynica morska, tylko obdarzona piękną, szeroką plażą. Poruszanie się po Rimini i wjazd do większości restauracji na wózku inwalidzkim nie stanowi najmniejszego problemu, mimo momentami trochę nierównej kostki brukowej. Miłym zaskoczeniem były długie, równe, szerokie drogi wysunięte głęboko w plażę. W związku z tym, Kamil mógł posiedzieć około 10 metrów od brzegu, w czasie kiedy ja polowałam na morskie żyjątka i muszelki. Maj we Włoszech to jeszcze niewysoki sezon, tak więc większość plaży mieliśmy dla siebie, a słoneczko powodowało, że termometr wskazywał ponad 25 stopni. Dla Kamila temperatura idealna, dla mnie około 10 stopni za mało. Jednak mimo pozornie nie najwyższej temperatury, to polecam wysmarować się dobrym filtrem, żeby potem jak Kamil nie zrzucać skóry jak wąż. Gdyby jednak przydarzyła Wam się taka nieprzyjemna słonecznoskórna niespodzianka, polecam preparat Prep Krem. Naprawdę czyni cuda. Na leniwym plażowaniu spędziliśmy dwa dni. Włóczyliśmy się też po mieście, choćby w celu znalezienia sklepu spożywczego, tak żeby trochę przyoszczędzić. W czasie tych poszukiwań spotkała nas sytuacja, która już zawsze kojarzyć mi się będzie z Włochami. Nie mogliśmy niczego znaleźć, więc Kamil postanowił poprosić o pomoc policję. Podjechał do zaparkowanego bok skrzyżowania biało-niebieskiego samochodu. Na masce rozłożony był przywdziany w lustrzana wiatory, typowo południowy, o śniadej cerze i ciemnych włosach, Włoch łapiący promienie słoneczne. A obok niego stał jego kolega o zdecydowanie jaśniejszej karnacji. Tak, to byli policjanci – ich angielski był na podobnym poziomie jak Kamila włoski, ale z pomocą silnej woli wytłumaczył im, gdzie chcemy się dostać. I tutaj zaczął się spektakl. Na początku spokojna dyskusja szybko zamieniła się w lekką sprzeczkę dotyczącą, w którym kierunku mamy się udać i czy sklep jest kiuzo czy nie kiuzo. Gdy to nie przyniosło rezultatu, postanowili zatrzymać ruch na skrzyżowaniu i wypytywać o zdanie kolejnych kierowców. Wszystko to oczywiście z iście włoskim temperamentem. Trwało to. Przeszło dziesięć minut, a rezultat był taki, że nadal nie wiedzieliśmy, gdzie iść i czy sklep jest otwarty czy zamknięty. Ach ci Włosi. Smutne delfiny i całe Włochy. Po przesycie lenistwa zaczęliśmy szukać, co poza plażą Rimini może nam zaoferować. Okazało się, że jest tu kilka miejsc do zobaczenia. Z racji na ograniczony czas zdecydowaliśmy się na początek na delfinarium. Oboje nie lubimy zniewalania zwierząt, ale ciekawość tym razem wygrała. Wejście dla osoby niepełnosprawnej to bilet ulgowy, a osoba towarzysząca wchodzi za darmo. Wejście i miejsca w delfinarium są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wchodzimy przez ekspozycję muszli, ryb, skamielin i innych tego typu eksponatów, znajdującą się delikatnie pod poziomem ulicy. Po ich obejrzeniu udajemy się windą na górę i tak docieramy nad brzeg basenu. Po jego zobaczeniu wiedzieliśmy oboje, że będzie słabo, bo basen był mniejszy niż ten, na którym motylia zdobywała swoje medale. Delfiny skakały wysoko, chlapały wodą, ale odnieśliśmy wrażenie, że są smutne. Do tego wydawało nam się, że są zestresowane i delikatnie mówiąc zmęczone. Kolejnego razu w naszym wypadku w takich warunkach na pewno nie będzie, pomyśleliśmy. Zdecydowanie lepiej poszukać delfinów w ich naturalnym środowisku, a nie w tej męczącej je klatce. Kolejne kroki zaprowadziły nas do parku tematycznego, zwanego Włochy w miniaturze. Za wstęp płaci się na takiej samej zasadzie jak w delfinarium czyli osoba niepełnosprawna wchodzi na połówce, a osoba towarzysząca za darmo. Park ten okazał się świetnym miejscem dla każdego. Można w nim zobaczyć wszystkie najważniejsze zabytki Włoch, a także kilka z innych części Europy. Pośród nich znajdowały się ruchome elementy, jak choćby łodzie czy przemykające pomiędzy budynkami pociągi. Dodatkowymi atrakcjami w cenie biletu było mini-zo, przejazd kolejką ponad parkiem i zamek z armatkami wodnymi. Niestety dwie ostatnie atrakcje były niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Zamek za fosą miał schody, a u wejścia do kolejki stały wypolerowane, metalowe, bardzo wąskie barierki. Mimo, że same drzwi do kolejki i wagoniki były odpowiednio szerokie, to barierki skutecznie uniemożliwiały wjazd. Nie mam pojęcia, co kierowało kimś, kto wymyślił te nieszczęsne srebrne słupki. Jednak nie ma co narzekać, bo poza tymi potknięciami park bardzo nam się podobał i można tam spokojnie spędzić kilka godzin podziwiając miniaturowe cuda. Polecamy, w szczególności dla osób z dziećmi. Nie ruszając się z Rimini dzięki parkowi miniatur, odwiedziliśmy całe Włochy i pół Europy. Rozbudziło to w nas ciekawość i postanowiliśmy, że w kolejnych dniach opuścimy Rimini i ruszymy dalej w kierunku kolejnych włoskich miast. Jednak o tym, jak dalej potoczyła się nasza włoska majówka, opowiem już w kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia. Robimy podróże. Podcast o podróżach.